Cześć, witamy wszystkich. W trakcie naszego pobytu w Szczawnicy udało nam się znaleźć opuszczony ośrodek z czasów PRL. Jesteśmy już w środku, chodzimy tutaj i zwiedzamy domki, do których można wejść, które są otwarte. Także zapraszam do oglądania. Te domki chyba niedawno zostały opuszczone, bo to jest takie firanki. Tak. Tu ubikacje były te małe. Jak ubikacje? Nawet takie malutkie okienko jest, widzisz? Tu. Nie, to było wejście normalne. Ale tu ubika... Nic nie widać? Co te gęste firanki? Zasłony, no. Zamknięte. Jedna jest otwarta, wchodzimy. Wchodzimy, jak się dawniej mieszkało. Tam zamknij drzwi, żeby nie było widać. Dwa krzesełka, lustro, jedno łóżeczko, drugie łóżeczko, szafka i łazienka. Łazienki są takie. Jest tu ogrzewanie. Tak, grzejnik taki metalowy. I nawet armatura została jeszcze łazienkowa, czyli ta, wiesz. I tak ludzie mieszkali, telewizora oczywiście nie było. No tak, było sporo domków. Popatrz tam. No, to jest taki sam. Wszystko wygląda tak samo. I tak, i to jest taki sam układ, czyli... Dwa łóżeczka, jedno po tej stronie, drugie po tej stronie, dwa krzesełka ze stolikiem, lampy takie starodawne z komuny. Ciężko powiedzieć. Czyli wszystko było jednakowe tutaj. Układ łazienek, układ pomieszczeń, wszystkie domki były identyczne. Ale to jakby było ogrzewanie. Tak, no to jest ogrzewanie, tak. Ale tylko w łazience. A nie, tutaj patrz, to są kaloryfery. Tak. To ogrzewane, bo to porządne nie ma. Popatrz, jaki... Dobrze, że grzybałeś. Tak. To grzyb jest, bo to wszystko to, co odpada, to jest grzyb. Church. Do rozpoczęcia church. Może recepcja jest otwarta. Zamknięte, a tu chyba była szyba wybita i wzięli i załatali takimi drewnianymi deskami. Jaki znowu czerwony znak? Gaśnica, tak. Gaśnica. Tak, trafiliśmy teraz do miejsca, w którym był sklep do tego ośrodka. Śniadania, obiady, pstrągi, szaszłyki, lody i piwo. No jak jest zamknięty, więc nie wiedziałem. Może WC jest otwarte. Zamknięte. No to... Dobra, zwiedziliśmy cały ośrodek, także dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.